Witam wszystkich, którzy przybyli na nasz, można nazwać to piknik, na trzeci amatorski wyścig w kolarstwie górskim Lubka 2012, który jak zwykle przebiega pod hasłem rodzinnie, zdrowo, sportowo. Proszę Państwa, ta impreza wymyślona tutaj przez sołectwo przy Milówka oraz przez Szkołę Podstawową imienia Świętej Faustyny w Milówce ma zawsze jeden nadrzędny cel. Promować aktywny rodzaj wypoczynku i przede wszystkim w gronie rodzinnym. Czyli tak jak brzmi hasło rodzinnie, zdrowo, sportowo. I właśnie miło mi donieść, że mnóstwo takich rodzin przybyło tutaj do nas. Niektórzy, aby uczestniczyć w zawodach, niektórzy pół zawodowo, pół wyczynowo. Na przykład, ja tu może złamię trochę protokół. Na początek przywitam parę lekarzy, którzy będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem. Państwo Józowie, pani Barbara i Paweł Józowie. I tutaj taka ciekawostka właśnie, że pan Paweł nie dość, że będzie leczył, to będzie również startował. To znaczy leczył, mamy nadzieję, że dzisiaj nie będzie, że nie będzie takiej potrzeby. Mamy nadzieję, że wszyscy zdrowo i bezpiecznie dotrzecie do mety, a później będziemy mogli tutaj na tej scenie wręczać tym najlepszym nagrody ufundowane przez naszych organizatorów. Więc jeszcze raz powtórzę, organizatorami są Sołectwo Wsi Milówka oraz Szkoła Podstawowa imienia Świętej Faustyny w Milówce. Patronat nad imprezą sprawują starosta powiatu tarnowskiego oraz burmistrz miasta i gminy Wojnicz. I właśnie skoro mowa o patronach, to bardzo miło mi w imieniu Państwa, ja spodziewałem się, że Państwo tutaj, przynajmniej ci uczestnicy, przybędą, ale rozumiem, że pogoda jest upalna i wolicie się schować w cieniu i my to szanujemy, bo za chwilę zawody. Ale w Waszym imieniu mimo wszystko witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego, pana Wojciecha Skrucha. Wielkie brawa! No, widzę, że sami goście biją sobie brawa. Chociaż oni nie są do końca gośćmi, to są właśnie współgospodarze. Witam burmistrza miasta i gminy Wojnicz, pana Jacka Kurka. Witam również pana radnego powiatu tarnowskiego, pana Pawła Smolenia. Jest z nami również wiceburmistrz miasta i gminy Wojnicz, pan Wojciech Janus. Jest duchem z nami. I przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wojniczu, pan Jan Szczerba, serdecznie witam. A ponieważ nasi goście, jak powiedziałem, są również współgospodarzami, bardzo proszę w imieniu prawdziwych gospodarzy, czyli mieszkańców sołectwa Milówka, na tę scenę, proszę bardzo, pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Wojciecha Skrucha oraz pana burmistrza Jacka Kurka, którzy oficjalnie dokonają otwarcia tegorocznego trzeciego już amatorskiego wyścigu kolarskiego Milówka 2012. Ten wyższy, proszę Państwa, to dla tych, którzy pierwszy raz są na takim... Ten wyższy to jest pan burmistrz. Ten bardziej okrągły to jest pan przewodniczący Rady Powiatu. Oddaję mikrofon. Witam Państwa bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym. W tej pięknej miejscowości Milówka jako... Jak było wspomniane, współorganizator, chciałem Państwa serdecznie powitać. Dziękując również za to, że Państwo mieli te piękne pogody. Dlatego, że te piękne góry, tak jak w dzisiejszym jest, zechcieliście przybyć. Dzisiejsze zawody odbywają się niemalże równolegle z igrzyskami olimpijskimi. Ja myślę, że te przede wszystkim wyniki sportowe będą najistotniejsze dla nas, dla uczestników. Ja życzę oczywiście wszystkim zwycięstwa. Dla osób, które może nie wiedzą, informacja, że mamy już pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich, strzelanie z karabinka automatycznego, drugie miejsce. Mam nadzieję, że tutaj będą same sukcesy, tak jak wspomniałem. A dla mieszkańców Milówki mam informację, że jeszcze w tym roku droga dojazdowa tutaj do Milówki powiatowa zostanie wyremontowana ze środków powiatu, więc to jest jeszcze taki... Myślę, miła informacja dla wszystkich tutaj mieszkańców. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Jako włodarz gminy bardzo serdecznie witam pana przewodniczącego. Dziękujemy bardzo za miłą informację dotyczącą remontu drogi. Szanowni Państwo, jako włodarz gminy serdecznie witam wszystkich. Szczególnie serdecznie
witam zawodników, życzę sportowej rywalizacji, życzę, aby służby medyczne, które są gotowe udzielać pomocy, tej pomocy nie musiały udzielać. Serdecznie witam wszystkie służby, które na trasie dzisiejszego wyścigu będą czuwały nad bezpieczeństwem zawodników. Witam przedstawicieli policji, witam przedstawicieli straży i ponownie witam służby medyczne w osobach państwa JUF-u. Wszystkim państwu życzę sportowego współzawodnictwa, życzę, żeby wszyscy zawodnicy szczęśliwie dotarli do mety. Panie przewodniczący, ja myślę, że możemy uroczyście ogłosić, że trzeci amatorski wyścig w kolarstwie górskim Milówka roku 2012 uważamy za otwarty, prawda? I w ten oto sposób dokonało się uroczyste otwarcie tegorocznego wyścigu. Proszę państwa, mnie z kolei jest miło poinformować, że ten wyścig być może po raz pierwszy w historii ma wymiar międzynarodowy, bo jak się okazuje z listy uczestników mamy nawet zawodniczkę z Frankfurta. Z Frankfurtu, przepraszam. I to już jest piękne. Mamy również zawodnika, albo zawodniczkę sprawdzę. Zawodnika, aż z Wrocławia, czyli ta impreza ma coraz większy zasięg i to nas bardzo cieszy, że w ten sposób ludzie podchodzą do pomysłu, jak spędzić aktywnie i miło, i rodzinnie. Dawaj, dawaj, dawaj! Jako pierwsza. Thank you.